Ja ci coś powiem. Otwarty kiosk to jest standard miasta. Natomiast jak tutaj pójdziesz, tu jest, proszę ciebie, to mało, że zamknięty kiosk, ale jest remont, jest brudna szyba, pusto w środku, że w tym kiosku nic się nie dzieje, nikt nie pracuje. Jest, musi być kiosk otwarty, jest to standard. Gazety, czasopisma, kartę miejską dodajesz, bilety, wszystko to, co takie, czego nie możesz, nie masz czasu, nie chcesz, nie ma jak, niewygodnie w autobusie, bo to wiesz, trzeba wyjąć portfel, tutaj się trzeba czegoś trzymać, zajęte miejsce jest, trzeba stać, to nie jest takie łatwe, to nie jest komfort, natomiast w kiosku jest komfort, wyjmujesz portfel, wyjmujesz wszystko i ona ci wszystko może w kiosku zrobić. A ten kiosk jest zamknięty, tamten zamknięty, jak jedzie się aż tam do Auchanu na Jubilerską, to wszystko jest zamknięte, nawet przy promenadzie zgroza dookoła, ale muszę ci powiedzieć, że w samym centrum Warszawy nawet ona nie ma, żebyś zapłaciła kartą. A no to więc, wiocha na płoć. Dzisiaj byłam i w Auchanu na Jubilerskiej, tak przejechałam przez tę Pragę południe, no to więc... Tutaj właśnie przy Saskiej ten kiosk może być otwarty, więc wiesz. No, a właśnie jak się tu na dół wjeżdża, znaczy na dole, w stronę tego, no, wszystko jest zamknięte. No wszystko jest zamknięte, po prostu Warszawa wielką wiochą. Wczoraj Polska z Rumunią miała mecz. Polska jakby ze sobą grała, bo Polska jest drugą Rumunią. No to wszystkie kioski pozamykane, przepraszam bardzo.